Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jaszku. I to jest kolejny już 17 bodajże odcinek z serii Zagrajmy w Skyrim, czy tam Let's Play Skyrim. Ostatni był trochę nieudany. Nawet powiem, że nieudany byłoby komplementem w stosunku do ostatniego odcinka. Jestem z niego bardzo niezadowolony, ale część historii została w tym odcinku opowiedziana, więc nie widzę żadnego powodu, żeby nie kontynuować rozgrywki. Do rzeczy. To już będzie rzeczowy odcinek. Taki mam zamiar. Wsiadamy sobie na statek. Nie, zmierzam na statek. I jedziemy szybciutko do Skyrim. Dlaczego? Odwiedzimy sobie zimową twierdzę, gdzie tu można z kim zagadać, żeby pojechać z powrotem do naszego pięknego miasta. Pięknej krainy, przepraszam. Chcę wrócić. Chętnie tam wrócę. Ale i tak muszę co? Zapłacić ile? A, 250 to mogę zapłacić. Dobra. Jedziemy sobie odwiedzić zimową twierdzę. W zimowej twierdzy, a konkretnie obok niej, znajduje się taki zamek, który nazywa się Akademia. Akademia zimowej twierdzy konkretnie. I tam swoją siedzibę mają magowie. To tak w ramach pokrótkiego wyjaśnienia dla tych, którzy jeszcze tego nie wiedzieli. A dla tych, którzy o tym wiedzieli, to nie muszę już nim nic tłumaczyć. Dobrze, dalej. Co następuje? W twierdzy tej zapewnie znajdziemy jakieś czary u osób, które mogą nam te czary sprzedać. Więc my te czary kupimy za pieniądze, które żeśmy zarobili, z rzeczy, które też żeśmy sprzedali. No. A co konkretnie chcę kupić? Wejdźmy sobie w umiejętności. Żeby nie było, ja nic nie robię bez was. Chcę wykupić iluzję. Nawet nie to, że chcę. Ja muszę wykupić iluzję. No i zajmiemy się może troszkę zaklinaniem. Kupimy sobie czar pułapka duszy, jeżeli go jeszcze nie posiadamy. A jeżeli go posiadamy, to kupimy sobie tylko czary iluzjonistyczne. W sensie, zobaczmy, co tu posiadamy. Czy posiadamy jakiś spokój na przykład? Nie mówcie. Dobrze. To jest poziom uczeń. Chyba niepotrzebnie tu przyszliśmy, wiecie? Ojej, ale wtopa. Przecież ja już tu byłem. Mam ten czar spokój. Dobra, to chociaż sobie parę rzeczy zrobimy. O ile już żeśmy ich nie zrobili ostatnio. A chyba zrobiliśmy. Oczywiście, że zrobiliśmy. Wszystko jest już wykupione. Znaczy wybrane tutaj z półek. Klejnotu żadnego duszy nie posiadamy. Dobra. W takim razie, przepraszam bardzo, ale wracamy do save'a, w którym zaczęliśmy naszą przygodę. Tak, przepraszam. Ale chciałem to na szybko zrobić. Nie wiedziałem, że takie będą konsekwencje. Oj, oj, oj. Dobra. Pamiętam, że w ostatnim odcinku wyruszyliśmy trochę zwiedzać mapę, a powróciliśmy do miasta stąd. Czyli udajmy się dalej tutaj na kierunek południowo-wschodni. Weźmy sobie jakiś ten czar. Może dajmy do ulubionych. I tutaj powinny być popielce niedaleko. I będziemy walczyć. Będziemy walczyć. Jeszcze poprzedniego odcinka nie wrzuciłem na YouTube'a, kiedy to kręcę. Ponieważ byłem tak zdenerwowany, że nic w poprzednim odcinku nie zrobiłem, że od razu musiałem nakręcić nowy i może wrzucę je w jednodniowym odstępie czasowym nawet. Dobra, ale do rzeczy. Zobaczmy, czy ten spokój działa w ogóle.
popielec opiera się. I widzicie? I to jest ten problem. Natomiast... może... odwaga by zadziałała. Nie, 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 odwagi nie chcę. Kurde, wiem co zrobimy. Czekajcie. Byliśmy tutaj. Zapomniałem, wiedziałem co chciałem zrobić w poprzednim odcinku. Kupimy czar leczenia osoby u Miret, tak? Ona miała na imię. Leczenia naszego towarzysza, kompana, przyjaciela. I będziemy leczyć tego kolesia, który tam walczy. Przywracanie to pełnoprawna szkoła. Przepraszam, ja powiedziałem jakieś inne imię. Ona się Kolet Maręce nazywa. Rozejrzyj się. Dobrze. Rozglądam się. Kaptur nowicjusza ci możemy spokojnie sprzedać. A jeżeli chodzi o księgi... to uzdrawiający dotyk mnie interesuje. W porządku. I możemy też sobie kupić przywołanie. Chyba nie. Czy przywołanie byłoby dobre? Czy mamy coś z magii przywołania? O! Przywołanie chowańca mamy. Bardzo dobrze. Więc jakby coś... tam chowaniec nam pomoże. No i idziemy. Wracamy do Solstheim. Niestety chyba bezpośrednio... a nie, można się przeteleportować bezpośrednio, nawet nie wiedziałem. A nawet jak wiedziałem, to zapomniałem. I ten odcinek nazwiemy Zmagania z Popielcem, część druga. Tak, a tamten część pierwsza. A co? Nawet nie wiecie, ile zdrowia psychicznego mnie kosztuje, żeby w ogóle wymyśleć sposób. A, i jeszcze jedna rzecz. Nie będzie żadnych tutaj kompromisów. Gra ma być na poziomie legendarnym. Ja nie jestem tutaj żaden świeżak, żeby grać na jakimś tam mistrzu, tylko... odejdź! Ja jestem po prostu człowiekiem, który lubi tą grę i chce ją przejść tak jak należy, tak jak została zaprojektowana. Nie będzie żadnych ułatwiaczy rozgrywki. Boli mnie trochę, że ten mod Requiem tak kiepsko się przyjął dla mnie. No ale nawet ktoś mi podpowiadał, nawet że jest sposób modyfikacji go w pliku, żeby tam go dostosować trochę do swoich potrzeb. Ale nie za bardzo się orientuję, jakby to miało wyglądać. O. I weźmy sobie broń jakąś. To ma 11 ataku. To ma 10. I nie widzę tu chyba. A nie, jest młot. Czekajcie, a jakby dodać może odwagi temu naszemu kolesiowi? O, widzicie? Popielec się umiera, bo ja tutaj wziąłem jakiś chyba... a, nie umarli i ludzie będą uciekać, a my tego nie chcemy. Dobra. Dobra, i chyba tutaj zacznie się teraz na mnie. A tak, coś tak czuję. Dobra. Spróbujmy uleczyć tego naszego kompana. Aha. To najpierw trzeba wejść do ekwipunku, żeby to w ogóle poznać.
Uzdrawiający dotyk. O. Nie wiem, czy tego coś uleczyło, ale dobrze w każdym razie, że popielec się oparł. No i broń. No naprawdę powiem wam, że legendarny poziom jest. Naprawdę legendarny. Co my chcemy zwiększyć teraz pytanie? Może magię? Jaką magię by tu wziąć? Chyba iluzję. Chyba niestety tą nieszczęsną iluzją będziemy musieli się posługiwać. Ponieważ nie widzę żadnego innego rozwiązania, jakby można było przejść tą grę tutaj. I skoro już mamy tą iluzję, czy już mamy zregenerowaną manę przy nowym levelu, to przywołajmy sobie tego chowańca. A skoro iluzję też mamy, to i odwagi dodajmy temu naszemu kolesiowi. O, i od razu iluzja nam się podniosła. Świetnie. Więc w drugą rękę możemy sobie wziąć... A, weźmy ten stalowy młot. I widzicie, już trochę inaczej się gra. Już nie giniemy tak od razu. Ponieważ wystarczy trochę pomyśleć tutaj. Nie, musimy rozkminić. O, i bardzo zła rzecz się stała w tym momencie. A mianowicie... Umarł nam ten koleś. On musi cały czas żyć, żebyśmy my mogli cały czas atakować tych tutaj popielców. Dobra, trudno. Trzeba miksturki użyć. Zapiszmy grę, żeby sprawiedliwości stała się zadość. O, i teraz sam będę musiał się leczyć chyba. Czekajcie, bo ja muszę się przez chwilę zastanowić. Odwaga by mu się przydała na pewno. Chociaż on już chyba ma odwagę. Kurde. I jak zwykle zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy. Trzeba będzie wczytać o ten, o save. Ponieważ zapomniałem, że mam krzyk. Mogę trochę fusrodasić. Dzisiaj. Dobra, priorytet teraz, żeby zabić jednego z tych popielców. Ale niestety ich priorytet, żeby zabić mnie, okazał się trochę wyższy stopniem. Dobra, po prostu weźmy miksturę. Niekoniecznie uzdrowienia, ale może magii. Wszystkie mikstury magii chyba będziemy musieli wypić. I uleczmy tego dobrego człowieka, no. Przywracanie. I no, trzeba mu zadać uzdrawiający dotyk. A sami w tym czasie chwyćmy po broń dwuręczną i walczmy z tymi popielcami. Nie. Mikstury i
Przywrócenie zdrowia. Przywrócenie magii się przyda. I chyba tyle na razie możemy zrobić w tej kwestii. Dobra, zapisujemy grę. Magia. Przywracanie. I uzdrawiający dotyk. Uld! Kurde, chciałem Fusroda. Kurde. Zaraz to rozegramy. Ale to jest fajne, już dajemy radę, nie? Najwyższy poziom trudności. Trochę miksturek jest. Uld! Dobra. Magia. Przywracanie. Uzdrawiający dotyk. Nie, 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 nie. Magia. Iluzja. Odwaga. Kurde. Trzeba najpierw go walnąć tym czarem iluzji, a potem dopiero go zacząć przywracać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Kurde. No jest trochę problem, powiem wam tutaj. Uld! O, bardzo dobrze. Ty idź do mnie. A ja w tym czasie się tobą zajmę. No kurde, co się dzieje? Zaraz mnie któryś walnie tutaj. Dobra. Teraz sobie możemy zapisać grę. Niekoniecznie na spokojnie, ale zapisać możemy. Magia. Przywołanie. Chowańca bierzemy jednego. On nam tutaj niespecjalnie jakoś super pomoże, ale odciągnie naszą... znaczy, odciągnie uwagę od nas. Świetnie. Rubin, korunt, żelazo. Nie jest to najlepszy łup z takich trudnych przeciwników, ale gra jest warta świeczki, mi się wydaje. Znaczy, czy mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, zaraz się dowiemy, czy jest warta świeczki. Dobra, czekaj. Mikstury. Ja bym się uleczył. Byłbym bardzo wdzięczny, jakby ktoś tutaj mógł mnie uleczyć, ale chyba się tego nie da zrobić. Dobra. I teraz weźmy sobie krzyki. Fus! Bro! Broń. No i czym ja go tutaj mogę zaskoczyć? Widzicie? Kiedy się bronię, on zabiera mi połowę życia. Nie jest to specjalnie takie możliwe, żeby go tutaj zabić przy pomocy samej broni. Jak co zresztą mieliście teraz okazję zauważyć. W bardzo złym miejscu zapisana ta gra. I widzicie? Zbliża się koniec drugiego odcinka, a ja nadal ich nie zabiłem. Przedmioty. No. I bądźcie tutaj mądrzy, chyba nie będziemy wczytywać, nie? Jak teraz mnie zabije, to wczytujemy poprzedni save. Dobra. Kurde, co by tu można było zrobić? O! To można było na początku dać, niestety. Paraliżujemy ich, czy może spowalniamy? Spowolnienia mamy dużo także.
Możemy sobie na młot rzucić spowolnienie. Kurde, czemu zawsze ja muszę używać nie na tym, co trzeba? Jeszcze raz. Użyjemy sobie spowolnienia na tym dużym, albo tego dużego sparaliżujemy. Co wy na to? Sparaliżujmy tego dużego. Mikstury, paraliż. No i co? Czemu on nie został sparaliżowany? Kurde. 21 minuta, a ja nadal ich nie pokonałem. Dobra, coś innego trzeba wymyśleć i to szybko. Czekajcie. Jacek zaraz coś wymyśli. Przywracanie. Okej, no i co? Leczymy go, nie? Uld! Kurde, ja zawsze robię to, czego nie chcę. Nie, stalowa buława to jest na inny rodzaj przeciwników. O nie, nie umieraj. Dobra, jesteśmy chyba na dobrej drodze. Przynajmniej tak mi się wydaje. Uld! Yeah, drugi pokonany. Ruda złota nawet tam była. Czyżbyśmy ich pokonali? Yes. Najtrudniejszy quest w Skyrim w moim życiu. Nawet... aż tak bardzo to się nie męczyłem nawet... jak na poziomie mistrzu byłem mniej więcej na tym samym poziomie doświadczenia i przechodziłem przez ruiny takie w wątku głównym, gdzie ruiny były tam były trzy poziomy, wszystkie w Falmerach. Ja w tych ruinach 3,5 godziny siedziałem, a miałem przy sobie sam sztylet. 3,5 godziny w ruinach, w podziemiach. Dobra, zapisałem tą grę. Nie wiem, o co mu chodzi. Dowiemy się w następnym odcinku, ale to była pasjonująca rozgrywka. W następnym nakupimy sobie miksturek, albo ja w międzyczasie sobie nakupię miksturek. Nie, przy was nakupię, przy was zrobię. 23 minuty, kochani, to był Jaszku i to był Skyrim. Zmagania z popielcem, część druga. Do zobaczenia. Peace.